zapewne tam na konferencji zastanowione są szósty, kolejny, czwarty i potem po ustawie też mamy 3-2. Na początku opinia po spotkaniu poproszę trenera drużyny gości, pana Wojciecha Tarnowskiego. Gratuluję drużynie gospodarzy na zdobycia 3 punktów. To są pierwsze chyba 3 punkty w tym sezonie drużyny z Lęborka. No niestety w ubiegłym roku też przerwaliśmy niechlubną pasę drużyny z Lęborka i po 5 porażkach tutaj jak coś się będzie złego działo, to proszę dzwonić do Rzeszwania, przyjedziemy, pomożemy. No niestety nie mogliśmy dzisiaj pomóc sami sobie. Myślę, że nie byliśmy zespołem słabszym od gospodarzy. Stworzyliśmy sobie dużo sytuacji do tego, żeby strzelić bramki i wygrać ten mecz. No cóż, pierwsza połowa, duża skuteczność gospodarzy, niemalże 100%, może tam jeszcze jedną sytuację groźną zdołali stworzyć. Mieliśmy tych sytuacji też kilka. Odrabiamy na 2-2 i wydawało mi się, że mamy już mecz pod kontrolą i mamy też sytuację ku temu, żeby wygrać. No ale jedna wizyta w polu karnym gospodarzy wystarczyła, żeby z Powiślem dzisiaj wygrać. Boli, no ale cóż, takie jest życie, taka jest piłka. Gratuluję skuteczniejszej drużynie. Była nią dzisiaj niestety dla nas połowę lepiej. Dziękuję. Marek Żuczkowski, kapitan drużyny Powiśla. Co ty tutaj powiedział w szatni, że po przerwie taka skuteczność, dwie bramki szybko strzelone i jakby remis? To znaczy w pierwszej połowie dobrze graliśmy, mieliśmy swoje sytuacje, to nie powiedział, żebyśmy dalej dążyli to strzelone bramki, bo zaraz to musi wpaść. No i pierwsze 10 minut, drugiej połowy strzelamy dwie bramki, jakoś kontrolujemy, to znaczy niestety tracimy główną bramkę. Ten Maciej Cieśnik? Może tak krótko, jak się ten czuje? Znaczy ja się czuję bardzo dobrze, bo jestem świadomy tego, że ta nasza dobra gra i te dobre recenzje po poprzednich meczach, gdzie kończyliśmy sami u siebie, zwłaszcza do wyjazdów jeszcze, no przy nowym zespole nie dojrzeliśmy do tego, żeby na wyjazdach punktować tak regularnie, no to w meczu u siebie jeden czy drugi mieliśmy remis, byliśmy bardzo blisko zwycięstwa. Tutaj się udało, to co trener powiedział tutaj, że jakieś wizyty w polu karnym, no zgadza się po prostu. No dzisiaj troszeczkę tego szczęścia i farta, czy jak to tam ktoś nazywa piłce, odwróciło się w naszą stronę. Strzeliliśmy 3 bramki, wygraliśmy mecz i uważam, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo, bo nie byliśmy zespołem gorszym. Mecz się dziwnie układał w pierwszej połowie. Zdecydowanie wynik był na naszą korzyść, drugą przeciwnik dogonił nas, no ale zawsze decyduje to, kto zadał to decydujące trafienie przy stanie. Także gratuluję całemu zespołowi i tak jak powiedziałem, te zwycięstwa musiały przyjść i przyszły. Wiem, że przed nami taki mały maraton, w środę gramy w Lipuszu. W sobotę przyjeżdża Grom, bardzo silny zespół. Czy ten dzisiejszy mecz jakoś tam pomoże? Jak w ogóle będzie zespół się przygotował do przyszłego punktu? No bo to bardzo ciężkie pytanie. My jesteśmy bardzo dobrze przygotowani mimo tej wąskiej kadry, bo praktycznie wytrzymujemy mecze. Tak jak tu gdzieś było widać, że broniliśmy się gdzieś przed tym trzecim trafieniem po Wiśle. Gdzieś zadaliśmy decydujące trafienie z akcji, ze stałego fragmentu, gdy nie było takiej potrzeby z akcji. Myślę, że mimo wąskiej kadry poradzimy sobie z tym tematem, bo dzisiaj absencja Maćka Szymańskiego była dosyć widoczna w składzie, natomiast w środę już dołączy. Ta liga w ogóle jest dla wszystkich zespołów, że tak powiem, jak na czwartą ligę, no, tragiczna ze względu na ilość kolejek, ale trzeba temu sprostać, to po to właśnie walczymy w tej lidze. Wiktor Miot, nasz wychowanek, pierwsza bramka w czwartej lidze właśnie dzisiaj, 1 września 2018. Pamiętasz jak to było? Jak ta sytuacja wyglądała? Wrzutka była z lewej strony. Widziałem, że przejdzie na długi słupek, to zamknęła masy i leżymy w połowie.
I Paweł, a jaka opinia o tym spotkaniu? Jak dzisiaj się grało, jak oceniasz? Pierwsza połowa była bardzo skuteczna, drugie jest od początku trochę rozpaliśmy, a później strzeliliśmy bramkę na 3-2 i obroniliśmy ten wynik. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki.